Siemanko, jesteśmy w Dąbrowie Górniczej, w siłowni Centrum Formy. Mamy dzisiaj przyjemność, chyba mało powiedziane, zaszczyt gościć u Szymona Łady. Cześć Szymon. Cześć, witam. No, dla mnie osobiście niesamowite przeżycie, no bo świeżutki mistrz świata. Dla widzów myślę, że tak samo to będzie naprawdę ciekawa dawka informacji o tobie, o twoim zdaniu odnośnie kulturystyki. Na początku zapytam o te właśnie no, najświeższe zawody, które były kilka dni temu. Już teraz chyba troszkę na chłodno możesz o nich powiedzieć więcej. Tak. No, mistrzostwa świata w zasadzie moje czwarte z rzędu już. No i wiadomo, tu była też oczywiście presja taka, że trzy medale już zdobyłem, z czego jeden złoty. Ten złoty chciałem odzyskać. Wiadomo, jakby tutaj ta presja powoduje, że no, gdzieś jesteśmy nie do końca pewni, jak nam pójdzie i w zasadzie miałem takie różne myśli, kurczę, że nie wiem, będę może szósty, piąty, czwarty, że tak naprawdę każde miejsce gdzieś tutaj w myślach mi chodziło po głowie, bo im więcej człowiek o tym myśli, tym bardziej tutaj ma większe wątpliwości. No ale oczywiście no, wiedziałem, że tą formę mam dobrą. Więc pojechałem tak naprawdę walczyć o ten medal i no gdzieś tam w myślach miałem, że chcę go odzyskać po dwóch latach, jakby tutaj w zasadzie w zeszłym roku miałem brązowy medal, więc no to było takie moje minimum, żeby ten medal oczywiście mieć, no ale złoto jakby tutaj chodziło mi po głowie. No, moim jakby tutaj celem było też, że jak miałem jedno złoto, no to w zasadzie drugie też bym chciał mieć i tak mógłbym z nieskończoność tak startować, żeby jakieś tam medale zdobywać. No i tak poszło dobrze, że walczyłem złoto, jeszcze w kategorii wyższej, no co mnie też cieszy, bo jednak no, człowiek chce się rozwijać, więc tak naprawdę pierwszy moje mistrzostwa świata seniorów no, były w kategorii 90 kilo. Potem zdobyłem złoto w 95, kolejny medal w 95, no i teraz złoto do 100 kg, no to jest fajne, bo jednak tutaj możemy się pochwalić, że tak naprawdę mam medale z trzech kategorii. No dokładnie. Powiedz, jak się odniesiesz do tego, czy masz taką pewność siebie, bo przez koneserów polskiej kulturystyki jesteś oceniany za zawodnika kompletnego. Też fajne masz podejście, bo po prostu jesteś sportowcem, nie jesteś celebrytą, nie, jakby nie udzielasz się w tym jakby środowisku obok tego sportowego, tylko sport, sport, sport. Jesteś kowalem jakby tej kulturystyki, więc czy właśnie masz pewność siebie, tego, że jesteś najlepszy? No nie powiem, że z jakiejś tam pierwszej łapanki nie jestem, więc już swoje lata też tam przetrenowałem. W zasadzie zaczynałem, praktycznie przeszedłem tutaj wszystkie szczeble jakby tutaj kariery od juniora. Zdobyłem medale na mistrzostwach Polski juniorów, na Europy, na świata. Także to nie jest tak, że zacząłem i nagle gdzieś tak jak niektórzy mają jeden sezon i takie powiedzmy gwiazdy jednego sezonu. No więc ja wiedziałem, że też tam taką wartość sportową już mam dużą. No i jednak ta pewność siebie też tutaj z wiekiem i z doświadczeniem oczywiście wzrasta, więc wiadomo, zawsze podchodzę do tego tematu, że jest konkurencja, jakby tutaj ja zawsze tutaj wiem, co może mnie czekać i tak dalej, no ale wiadomo, że po tylu latach startów no wiem, jakie jest powiedzmy tutaj moje miejsce w szeregu, no i oczywiście nie będę tu udawał, że jadę gdzieś tam na Puchar Polski, mówię, no kurczę, wiecie, no fajnie tam było się do finału dostać, czy gdzieś tam trzecie miejsce zająć. Widzisz po złoto, nie? No tak, no. Trzy razy pod rząd Puchar Polski zdobyłem, no więc też nie przypadkiem, tak? No więc oczywiście ta pewność siebie jest, ale to jest taka pewność siebie, myślę, że zdrowa, nie taka na zasadzie, że jestem najlepszy, nikt mnie nie pokona. W zeszłym roku też byłem jakby tutaj pewny siebie, wiedziałem, że gdzieś ten medal będę miał na mistrzostwach świata, ale no jakby trzeźwo patrzę na to i wiem, jaka jest konkurencja, więc wiedziałem, że będzie ciężko gdzieś tam powalczyć o złoto i się tym nie załamałem, że byłem trzeci. No, spadłem z pierwszego na trzecie, ale mówię, fajnie, to jeszcze kiedyś tam nadrobię. No i przez to może motywacja była większa, żeby ten medal odzyskać złoty. No i tak myślę, że ten sezon fajnie tak się potoczył. Motywację gdzieś tam na nowo zdobyłem i w zasadzie zacząłem sezon tutaj od zawodów w Katowicach na Diamond Cup. No i potem kolejne starty i w zasadzie no, taki sezon bardzo udany. A powiedz, jeżeli chodzi o starty, to co dalej w tym roku? No jeszcze bym chciał wystartować w zawodach. W Mediolanie za tydzień praktycznie. W następny weekend, chyba dokładnie 26. No, jak to będzie, to nie wiem. Zobaczymy, jak już to będzie, powiedzmy, ten dzień.
bo to jest powiedzmy takie jeszcze taka niewiadoma. Także taka niespodzianka, muszę tak bym powiedział. Czyli coś się jeszcze szykuje. Coś się jeszcze szykuje. Tak naprawdę obserwuję kalendarz imprez. Jeżeli będą takie imprezy ciekawe, warto jakby tutaj uwagi, gdzieś blisko, gdzie nie będzie jakby tutaj problemu z przelotem, no to na pewno chciałbym to wykorzystać, tą formę, którą mam i postartować no jak najdłużej, bo wiadomo, no z tej formy też nie jesteśmy w stanie tam trzymać cały rok, ale budować ją jak później na nowo, no też nie jest łatwo, więc wolę powiedzmy ją utrzymać, a że czuję się tutaj dosyć dobrze, tak naprawdę to takie największe zmęczenie już jest za mną, teraz już tak bardziej na ludzi do tego podchodzę, bardziej tak się nawet bym powiedział, że bawię tymi startami, ponieważ to, co chciałem, to już zdobyłem tak naprawdę, więc teraz tak na ludzie sobie jadę, wystartować, bo po prostu lubię, tą motywację mam, dzięki temu też dietę utrzymuję, bo przypuszczam, że gdyby nie starcy, to bym się trochę zapuścił bardziej, więc to jest taki dobry motywator, jak są jakieś zawody w pobliżu, że mówię, a to jeszcze sobie przetrzymam tą formę i jeszcze wytrzymam, taka próba charakteru, a tak naprawdę do grudnia, do świąt, no to jeszcze powiedzmy, jak były jakieś tam zawody były, to spoko i na święta można sobie odbić. Bo wiemy, co mniej więcej dzieje się w Federacji IBB, o tym rozłamie, więc jakbyś tylko mógł dać nam trop, w której właśnie lidze ty będziesz startował. Będę startował w tej lidze z IFBB, czyli ona będzie nowo utworzona liga IFBB Elite Pro. Z tego względu, że widzę, że to się fajnie rozwija. Już tam kalendarz na przyszły rok mniej więcej widziałem tych imprez coraz więcej jakby tu jest dokładanych. No jest to fajne, że tych imprez w Europie jest przede wszystkim no, dużo więcej, bo tak naprawdę w IFBB Pro główne imprezy są w Stanach. To oczywiście wiąże się tutaj z dużymi kosztami, nie tylko samych przygotowań, no, ale oczywiście przelotu. Wiadomo, że samemu też czy tam nie leci, trzeba zabrać osobę, która też pomoże, więc są jakby tutaj koszta podwójne, niemałe do tego. No i musimy sobie to wszystko sami tak naprawdę opłacić, bądź sponsor, jeżeli będzie tutaj na tyle łaskawy. Ale tak jak mówię, ten rozłam z jednej strony, no wiadomo, no nie jest to dobre, bo gdzieś tam jakieś konflikty się dzieją, ale z drugiej strony jest to dobre, no bo federacja się jedna bardziej stara i druga też. No tutaj wiele zmian jakby zaszło od, tak naprawdę od początku tego roku, że nawet amatorzy startujący w zawodach międzynarodowych mogą jakieś pieniądze na koniec sezonu zdobyć. No i w tym roku nawet właśnie na Mistrzostwach Świata były rozdawane tutaj czeki za punkty zdobyte podczas tego sezonu. Praktycznie od 1 do 10 miejsca były tutaj płatne te miejsca. Także jest to na pewno też fajna sprawa. Ja akurat miałem takiego pecha, że startowałem w zawodach, które nie były punktowane. Jedyne punktowane zawody no to były Mistrzostwa Świata. No ale one jakby tutaj, nie wiem, czy one się wliczały jeszcze do tego roku, czy jakby licząc od tego do następnego, bo to jest chyba nie wiem, czy od Mistrzostw Świata do następnych. Tak, chyba tak. Więc no tutaj się nie załapałem na to, szkoda, bo jakbym wiedział może wcześniej, to bym postartował też wiosną i jakieś tam punkty zdobył. Ale tak mówię, no jest to o tyle fajne, że jakieś tam pieniądze w końcu są. Zobaczymy, jak to na przyszłość będzie wyglądało. A tak jak ja wspomniałem, no prawdopodobnie tutaj póki co będę chciał wystartować w tej lidze Elite Pro. Mm-hmm. A powiedz tak przyszłościowo, już patrząc trochę dalej na Ciebie jako sportowca, bo teraz startowałeś w kategorii do 100 kg, ale jeszcze miałeś tam chyba 3 czy 4 kg, jakby jeszcze tego tej możliwości naładowania było. Dokładnie tak. No startowałem w kategorii 100 kg, ponieważ no, od tego roku jakby to kategoria 95 kg i 85 były zdjęte. Więc tak naprawdę no tutaj, ile bym nie ważył, no i tak bym na pewno ważył powyżej 10 kg, bo nie chciałbym się cofać w rozwoju i startować w kategorii w niższej. Więc tak naprawdę jakby tutaj na tą wagę w ogóle nie patrzyłem, no bo to nie miało znaczenia tak naprawdę w tym momencie, czy bym ważył 94, czy 96. Bo i tak ta waga wiadomo, że nie byłaby tutaj na pewno gdzieś tam pod ten górny limit. No ale okazało się później, że kategoria 95 kg jednak była dołożona. Ja już o tym nie wiedziałem, a może nawet i lepiej, bo dzięki temu wystartowałem w tej wyższej kategorii, jakąś nie robiąc specjalnie wagi, po prostu wystartowałem z taką wagą, jaką miałem naturalnie, powiedzmy, w tym momencie. No i dzięki temu też mogłem się sprawdzić, zobaczyć, jak wyglądam.
Więc fajnie jak z najniższą wagą, bo akurat byłem najniższy w tej, nie najniższy, tylko najlżejszy w tej kategorii, udało mi się wygrać. No to fajnie to o tym świadczy, że te 4 kg mogę nabić, no i na pewno wyglądać jeszcze lepiej. Także, także mi to cieszy, także przypuszczam, że na pewno te kilka kilogramów jeszcze z biegiem czasu będę chciał dobudować. Przypuszczam tak maksymalnie właśnie tutaj do 100 kg. Ale tak idąc analogią, myślisz o tej wadze właśnie i startach powyżej 100? No właśnie tu jest kwestia, jak będzie na przykład w tej lidze, jakie będą te kategorie, bo póki to jest kategoria do 10 kg i powyżej, więc jeżeli będzie powyżej, no to tak naprawdę tutaj... Duża rozbieżność, tak? Więc jeżeli by na przykład utworzyli taką kategorię, jak na przykład 212 było, czyli 96 kg, no to powiedzmy, że to była też taka idealna kategoria dla mnie, bo mogę wtedy powiedzmy trochę się przegłodzić, żeby ważyć te 96 kg, potem się mocniej doładować i ważyć te 2 kg powiedzmy więcej na zawodach. Ale zobaczymy, jak to po prostu z czasem będzie wyglądało. Tak jakby, no wiadomo, no chciałbym się też rozwijać, więc kilka kilogramów jeszcze spokojnie mógłbym tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o twoją sylwetkę, to no, domyślam się, jaka będzie odpowiedź, ale myślę, że najmłodsi szczególnie widzowie będą ciekawi. Czy tak jak zacząłeś się rozwijać, zacząłeś trenować, czy miałeś problem z jakąś partią? Bo jak wiesz, patrzy się na ciebie na scenie, to nie ma, to jest sylwetka kompletna. Widać, jakbyś był po prostu, to jest, te mięśnie są przylepione, nie ma słabszej partii. Wiesz, to jak zaczynałem trenować, to trenowałem wszystkie partie. Nie było tak, że jak dużo osób przychodzących na siłownię, że zaczynałem robić na przykład tam, wiadomo, tylko bicepsy i klatkę, bo to jest powiedzmy jakby taki atrybut kulturysty, ale tak naprawdę no, tutaj nogi są podstawą jakby całej sylwetki, więc jakby te nogi po prostu robiłem. Nawet specjalnie nie wiedząc, że trening kulturystyczny musi tak wyglądać, bo w zasadzie jak zaczynałem trenować, no to uczyłem się wszystkiego sam, bo też nawet gdzieś tam nie miałem dostępu wtedy do internetu, zresztą nawet nie było tylu, praktycznie chyba tylko jedno forum było dyskusyjne, ale jak zaczynałem trenować, to już nawet chyba internetu w domu nie miałem, więc też nie była taka prosta robota, więc gdzieś tam podpatrywałem innych, jak trenują, w gazetach gdzieś tam szukałem, czytałem. No i tak w zasadzie na swoich tutaj błędach uczyłem się, ale tak jak wspomniałem, trenowałem od początku wszystkie partie i traktowałem je na równi. Oczywiście gdzieś tam widziałem, że pewne partie się trochę słabiej rozwijają, to było trzeba później nadrabiać, ale jakby tutaj ogólnego takiego problemu na przykład nie było, że tak jak wiele osób się zaczyna trenować, potem no, na przykład muszą gonić nogi, a dlatego na przykład, no bo tam wiesz, przez pierwsze 2 lata nie trenowałem. A tak naprawdę jak zaczynamy trenować, no to te pierwsze lata, no to są jakby tutaj bardzo ważne, bo wtedy jesteśmy w stanie jakby tutaj wszystko tak naprawdę mocno rozwinąć, bo ten organizm jest bardzo jakby tutaj podatny na każdy bodziec, nawet nie trzymając specjalnie jakiejś tam diety takiej na 100%. Sam taki bodziec treningowy powoduje, że te mięśnie dostają takiego kopa, szczególnie jak jesteśmy młodzi, że ten wyrzut hormonów jest bardzo duży. Trenując ciężko, regularnie, rozwijamy się i te wszystkie partie naprawdę dobrze się rozwijają. Oczywiście gdzieś tam no, każdy genetycznie może mieć jakieś tam słabsze partie, bo wiadomo, patrzymy na kulturystów niektórych, no to przez wiele lat na przykład starałem się jakąś tam partię poprawić i nie zawsze to się udaje. Ale jakby tutaj trzeba no, każdą partię, jak zaczynamy trenować, traktować na równi. Okej. Jeżeli chodzi o takiego twojego mentora, osobę, która obecnie ma wpływ na twoje przygotowanie, jest taka osoba, czy jakby sam jesteś sobie tutaj wyznacznikiem, sam jakby pilnujesz całego zaplecza? Po tych powiedzmy wszystkich latach startów, te ostatnie takie powiedzmy lata, no to powiedzmy, że sam jestem mentorem swoim, tak to można powiedzieć. Ja może nie mentorem, ale jakby sam pilnuję tego, przepraszam, tego co robię. Z tego też względu po prostu, żeby nabrać doświadczenia. Uczę się swojego organizmu cały czas i na przykład wiele rzeczy, które parę lat temu robiłem, teraz już nie robię i staram się, żeby te przygotowania z każdym rokiem przebiegały troszkę inaczej, były jakby tutaj energetycznie jak najmniej takie powiedzmy źle wpływające na organizm. To jednak wiadomo, no, jak trenujemy cały rok, szykujemy się do zawodów, no to jesteśmy tak naprawdę tutaj wyłączeni z życia. No a też wiadomo, że mamy też wiele innych spraw i musimy to wszystko kontrolować, więc trenując tak cały czas ciężko,
potem wracamy do domu i nie jesteśmy nic w stanie tak naprawdę zrobić, no to zaczynamy wegetować, no to też nie jest dobre. Więc staram się w tym roku staram się tak robić, żeby tego organizmu aż tak bardzo mocno nie eksploatować i tą formę też dłużej trzymać. No i fajnie, bo mi się to udało też po prostu, że ten organizm nie jest taki wymęczony bardzo, tak naprawdę doszedłem powiedzmy do tej szczytowej formy i od tego momentu tylko staram ją się podtrzymywać. Te treningi też inaczej troszkę wyglądają, tak bardziej zachowawczo teraz trenuję, żeby też żadnej kontuzji się w tym momencie nie nabawić. Bo taki okres między startami to nie jest okres na jakieś budowanie masy czy coś, tak naprawdę tutaj gdzieś tam jakieś szczegóły możemy poprawiać, ale głównie podtrzymujemy formę, bo jeżeli trzymamy dietę, tego tłuszczu nie złapiemy, ta forma też nam nie ucieknie. Chodzi tylko właśnie głównie, żeby te mięśnie tylko stymulować, a takie ciężkie treningi zostawiamy po okresie tutaj jakby startowym, w momencie, kiedy zaczynamy te przygotowania, jesteśmy w okresie budowania masy, wtedy ten wydatek energetyczny mamy największy w diecie, więc wykorzystujemy to. A na początku właśnie Twojej przygody z kulturystyką, to kto był Twoim trenerem? Trenerem od samego początku był pan Bogdan Szczotka, trener kadry również. Także tutaj cieszę się, że trafiłem w takie dobre ręce. No i jakby tutaj zawdzięczam mu praktycznie tutaj dojście do moich największych sukcesów. Wiele tu właśnie takich spraw nauczyłem się, jak tu właśnie postępować tutaj, że trzeba być cierpliwym. No i ta cierpliwość jakby tutaj miała sens i dzięki temu właśnie jestem w tym momencie, w tym miejscu, w którym jestem, bo przypuszczam, że jakbym chciał zbyt szybko to wszystko robić, no to już bym się może wypalił psychicznie i no i karierę bym zakończył, bo było już wiele talentów, gdzie się dobrze zapowiadali zawodnicy i no, gdzieś tam zanikli, tak? Ja chyba jestem jednym tutaj z nielicznych z czasów juniorskich, który do tej pory startuje praktycznie rok w rok i cały czas staram się tutaj rozwijać. No i chyba dobrze mi to wychodzi, także tutaj no fajnie, że mi się udało trafić na takiego trenera, który mnie no, dobrze poprowadził.